Chciałam Państwa zapytać, bo Rada Miejska w Łodzi przyjęła stanowisko w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I chciałam zapytać, to jest kompetencja Rady Miejskiej? Tak, to jest kompetencja Rady Miejskiej. Bo to jest stanowisko apel. Nie jest kompetencja. A to tylko pan tak twierdzi. Mamy różne poglądy. Ustawa o samorządzie terytorialnym o tym mówi. Przyjmiemy założenie, a niestety to zostało... To nie jest kwestia poglądów, tylko tego, co Sąd Najwyższy ustalił w tej sprawie. No i pan mi się wciął, no to może niech pan mi pozwoli zaprezentować, ale niech pan mówi. Sytuacja, w której samorząd wskazuje i zastępuje Trybunał, Sąd Najwyższy, czy dane dokumenty należy traktować jako orzeczenia Trybunału i je respektować wbrew ustaleniom i trybie rozpatrywania, czy też uwzględniania takich dokumentów w trybie ustawowym, bo ustawa określa, kiedy dane orzeczenie jest prawomocne i jednocześnie kiedy można go stosować, a więc po opublikowaniu. I tutaj samorząd nie może zastępować sądów ani innych organów państwa w ich funkcjach. W momencie, kiedy samorząd podejmuje uchwałę, w której powiada, mamy przyjmować każde orzeczenie Trybunału, niezależnie kiedy podjęte i przez kogo podjęte. Ale to się pan nieźle zakarał. Rada Miejska przyjęła uchwałę, czy przyjęła stanowisko? Proszę państwa, Rada Miejska przyjęła stanowisko apel. Czyli stanowisko? Stanowisko apel do pani prezydent Hanny Zdanowskiej, aby te wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, nawet te, które urzędnicy, bo to jest w ogóle anomalia w naszym kraju, że to urzędnik decyduje, który wyrok Trybunału Konstytucyjnego należy opublikować, a który nie, że te będą obowiązujące. Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie, że wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, nawet te, które jakiś urzędnik sobie wymyśla, że nie będzie ich publikował, są obowiązujące i należy się do nich, proszę państwa, stosować. Natomiast dla mnie jest to niebywałe. Są obowiązujące, jak się je opublikuje. Są obowiązujące. Nawet jak się nie opublikuje i to sąd Najwyższy jasno i klarownie powiedział, natomiast to ja nazywanie sędziów w trzeciej razie, władzy, bo skoro władzy sądowniczej, Platforma Obywatelska poprzednio nie opublikowała chyba 40 wyroków, tak, sądu, nie wykonała. Opublikowane to były wszystkie wyroki Sądu Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze w naszym kraju nie było Taki bałagan państwo tworzycie. Bałagan, przepraszam, jeśli tu mogę połapać wejść. Bałagan. Ja prosto wytłumaczę, bo tu już rzeczywiście tłumaczenia, że wyrok Trybunału, który nie jest Trybunałem, to już są zbyt... Ja mówię o tym, że orzeczenie, które nie zostało opublikowane, nie wiadomo w jakim trybie podjęte. Pan powiedział, że nie wiadomo kogo. Ile sędziów? Nie, przez kogo? To znaczy przez ilu sędziów? No tak. Równie dobrze może jeden sędzia się też... Proszę się nie unosić. Proszę się nie unosić. Nie unoszę, tylko mówię... Panie radny. Ja się nie unoszę, tylko proszę państwa... Jak mamy zapisane w Konstytucji? Czy mamy trójpodział władzy? Mam mi pan wytłumaczyć, czy nie? No nie zakrzyczy mnie pan. Sąd Najwyższy, ale panie radny. Spokojnie. Panie radny. Mamy trójpodział władzy. Tak ja jest. Wiem, że państwo chcecie to zmienić. I chcecie, żeby nie było władzy sądowniczej. Natomiast w Polsce, jak na razie, mamy ten trójpodział władzy i wyroki z Trybunału Konstytucyjnego powinny być opublikowane. Nie może urzędnik decydować, czy mu się dany wyrok podoba, czy nie. I o tym powiedział Sąd Najwyższy. Też państwo stwierdziliście, znaczy może nie pan, ale pani rzecznik, że grupa kolesi sobie po prostu tak powiedziała, co jak pan profesor Strzembosz powiedział w mediach, to jest przestępstwem nazywanie tak sędziów Sądu Najwyższego. Jeżeli będzie zgłoszenie, to będzie to rozwiązane. Zacznijmy sprawę. Panowie wreszcie pozwolą mi coś powiedzieć. Przepraszam bardzo. Ja jeszcze się nie wypowiadałem w tym zakresie, a pan już też pozwolił sobie. Nie, ale mi nie pozwolili panowie skończyć. PiS jako ten dwugłowy smok tu się nam objawia. Pan skończy jako jednogłowy smok, proszę bardzo.